Cześć, witajcie na kanale Hurton TV. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tematyce wideodomofonów marki Hikvision oraz omówimy podstawowe informacje na temat różnicy tych urządzeń. Słuchajcie, jeżeli chodzi o wideodomofony marki Hikvision, to tak naprawdę one się dzielą na dwie wersje. Na wideodomofony oraz dorfony. Różnica jest taka, że domofony zaczynają się od oznaczenia D z myślnik KD, a jeżeli chodzi o dorfony, to jest DS myślnik KV. I KV to są tak zwane te stacje takie mniejsze, niemodułowe. Ok, jeżeli chodzi o kolejną dosyć ważną różnicę, w asortymencie tej Hikvision monitory dzielą się na trzy serie. Serię podstawową, serię Pro i serię Ultra. Jeżeli chodzi o monitory drugiej serii, zaczniemy omawiać serię podstawową, czyli tak zwany monitor 6320. Jest to urządzenie, które posiada zasilanie PoE, posiada wbudowane 30 języków, w tym język polski. Jeżeli chodzi o wyświetlacz, jest to wyświetlacz HD o rozmiarze 7 cali, posiada moduł Wi-Fi i posiada śródne kartę pamięci. W przypadku serii Pro mamy tutaj monitor 8350, który jest wykonany w pełni z aluminium lotniczego. Jeżeli chodzi o matrycę, która jest zainstalowana w tym oto monitorze, jest to wyświetlacz IPS, który ma, że tak powiem, większe zagęszczenie pikseli, co daje nam lepszy obraz. Urządzenie również posiada moduł Wi-Fi, zasilanie PoE, posiada 20 języków. Jeżeli chodzi o monitory serii Ultra, tutaj mamy do dyspozycji dwa monitory. Monitor 7-10-calowy, na pokładzie mamy bezpośrednio Androida 10, co daje nam możliwość wgrywania dodatkowych aplikacji, na przykład z aplikacji ze smart home'u, przykładowo sterowanie rolet, piecem, ewentualnie systemem alarmowym. Urządzenie posiada wgrane aplikacje HiConnect, gdzie możemy obsługiwać system CCTV marki Hikvision. Witajcie, przygotowaliśmy dla Was 15% rabaty na wszystkie produkty marki Rotenso. Promocja trwa od 8 października do 13 października, także już od tej niedzieli możecie robić tanie zakupy. Nie przegapcie okazji. Przechodzimy do konfiguracji. Słuchajcie, jeżeli chodzi o konfigurację, tak jak wspominałem w poprzednich odcinkach, aby poprawnie skonfigurować urządzenie, będziemy potrzebowali dwa programy. Program SADP i program IFAMS 4200. W przypadku programu SADP tutaj mamy możliwość aktywacji urządzenia i do programowania adresów IP do swojej podsieci. Jak widzicie, ja już swoje urządzenia mam aktywowane oraz adresy IP mam nadane, więc przejdźmy do programu IFAMS 4200. Gdzie zaczniemy dodawać sobie urządzenia do głównej listy i będziemy je programować. Jak widzicie, w konserwacji, zarządzaniu urządzeniem na samym dole mam trzy swoje urządzenia. Dodaję je do głównej listy. W tym przypadku należy pamiętać, że standardowo użytkownik to jest admin. Hasło jest takie, jakie nadawaliśmy sobie w programie SADP. I również pamiętajcie, że w momencie dodawania urządzenia do listy głównej przycisnąć sobie synchronizuj z czasem spowoduje to, że wszystkie urządzenia dostaną poprawną datę i godzinę. Klikamy dodaj. Jedna bardzo ważna rzecz. Jeżeli chodzi o dodawanie urządzeń do głównej listy, no ja tu w tym przypadku mam kontrolę dostępu i jak widzicie ona zrobiła mi się jak offline. Niestety, jeżeli chodzi o porty, kontrole dostępu chodzą na porcie 80, a nie na porcie 8000. Tu automatycznie, jeżeli 2.0 skasujemy sobie, to urządzenie nam wskoczy jako online. Ok, jako pierwsze urządzenie, które skonfigurujemy, będzie to monitor i stacja domofonu 8003. W tym przypadku przechodzimy sobie do naszego monitora, czyli do monitora 8350. Wchodzimy sobie w działanie ustawienia, przechodzimy sobie do zakładki sieć, ustawienia sieciowe, tak zwana grupa i jak widzimy mamy tutaj ustawienia grupy. Mamy numer wspólnoty, numer budynku, numer jednostki, numer kondygnacji, numer lokalu. O co w tym chodzi? Te ustawienia, które tu mamy po lewej stronie, są to ustawienia, które pozwalają nam dodanie do przykładowo jednej stacji zewnętrznej większej ilości monitorów niż jeden. No tu aktualnie mamy jeden monitor, więc jakby
numer kondygnacji będzie 1 i numer budynku będzie 1. Jeżeli byśmy na przykład mieli więcej niż jeden monitor, wtedy ustawiamy sobie numer pokoju lub budynku jako 2, 3, 4, w zależności ile monitorów posiadamy. Jeżeli chodzi o teraz sparowanie tych obu urządzeń, po prawej stronie mamy numer SIP, hasło logowania, czyli tutaj mamy to hasło, które tworzymy w procesie aktywacji urządzenia. Następnie mamy adres stacji głównej. Stacja główna to jest nic innego jak monitor, czyli w tym momencie przepisujemy sobie z programu SADP adres IP głównego monitora. Oraz przechodzimy do zakładki główny, adres IP stacji zewnętrznej główny, czyli stacja zewnętrzna, która znajduje się nam przy furtce. Również kopiujemy sobie jej adres IP. I klikamy sobie zapamiętaj. Z tego co widzimy, stacja zapisała ustawienia, więc sprawdźmy, czy system nam zadzwoni. No i jak widzimy, domofon dzwoni, więc konfiguracja pierwszego i stacji zewnętrznej przeszła prawidłowo. Następnie przechodzimy do konfiguracji drugiej stacji, tak aby dwie stacje dzwoniły na jeden monitor. W tym celu przechodzimy do naszej kontroli dostępu. A propos kontroli dostępu, którą mam po lewej stronie, mimo że ma funkcję, jak mówię, kontroli dostępu, to ma również funkcję wideo domofonu. W tym celu sobie przejdziemy do zakładki domofon. No i tutaj wchodzimy sobie tak, numer urządzenia. Jeżeli chodzi o numer urządzenia, tutaj mamy numer kondygnacji, zostawiamy sobie na jedynce. Jeżeli przykładowo mielibyśmy więcej tych stacji, tych kondygnacji przykładowo w bloku byłoby 3-4, to teraz sobie rozwijamy listę i sobie wybieramy po prostu tak zwane poziomy. Co do numeru panelu wejściowego, tu mamy aktualnie ustawione 0. Czyli wynika z tego, że stacja zewnętrzna jest ustawiona jako stacja główna. W przypadku, kiedy zmienimy sobie z 0 na 1, i zapiszemy ustawienia, urządzenie nam się zrestartuje i przestawi się nam jako stacja zewnętrzna slave, czyli stacja dodatkowa. Tak widzicie, u mnie system prosi, żeby potwierdzić, że chcę uruchomić ponownie urządzenie. Klikam OK. Czekamy chwilę, urządzenie nam się zrestartuje. Wchodzimy w ustawienia. Przechodzimy sobie do zakładki domofon. Sieć wideo domofonu. No i tu mamy tak, hasło do rejestracji, czyli jest to hasło, które dodawaliśmy w procesie aktywacji urządzenia. Adres IP głównego panela wejściowego, czyli stacja zewnętrzna główna. Kopiujemy adres IP stacji zewnętrznej. Następnie wpisujemy sobie adres IP panelu głównego, czyli monitora. I następnie potwierdzamy to przy serwerze. Zapisujemy. OK, jeżeli mamy te dane wprowadzone, przechodzimy sobie do IFMS-a dalej. Przechodzimy do naszej głównej stacji zewnętrznej. W tym przypadku KD8003. Po otwarciu ustawień przechodzimy sobie zakładka zarządzanie urządzeniami. No i w tym miejscu dodajemy sobie stację zewnętrzną i ustawiamy ją jako po prostu slave'a. Czyli klikamy dodaj, wybieramy typ urządzenia, czyli podrzędny panel wejściowy, hasło rejestracji, czyli to hasło, które dodawaliśmy przy aktywacji urządzenia. Również potwierdzamy to hasło. Przepisujemy numer seryjny ze stacji zewnętrznej, czyli z tego slave'a. Pamiętajmy, że to jest 9 znaków, czyli tak zwany numer seryjny. Adres IP kopiujemy sobie również ze stacji zewnętrznej. I uzupełniamy maskę oraz bramę.
wpisujemy numer kondygnacji 1 i numer lokalu, czy tam pokoju numer 1. Potwierdzamy. Musimy chwilę poczekać, aż zmieni nam się z trybu offline na tryb online. Jak widzimy, stacja zewnętrzna, czyli ta stacja slave, pojawiła nam się w trybie online, więc jeżeli weźmiemy sobie monitor do siebie i stację i zadzwonimy, no jak widzimy, urządzenie dzwoni. Jak widzicie, konfiguracja jest dosyć prosta. W przypadku, gdybyście napotkali jakieś problemy przy konfiguracji, serdecznie Was zapraszamy do tego, abyście się skontaktowali z naszym wsparciem technicznym. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, kliknijcie w dzwoneczek, żeby być na bieżąco z naszymi materiałami. No i do zobaczenia. Na razie. Czy wiecie, że historia fotowoltaiki sięga XIX wieku? W 1839 roku francuski fizyk Alexandre Becquerel odkrył zjawisko fotowoltaiczne, które polega na przekształcaniu światła słonecznego w energię elektryczną w materiale fotoelektrycznym, co stanowiło początek badań nad tą technologią. W 1883 roku amerykański inżynier Charles Fritz skonstruował pierwszą odrębną komórkę słoneczną, używając cienkich warstw selenku złota. Niestety była ona mało wydajna, był to jednak istotny krok w rozwoju fotowoltaiki. Dopiero w latach 50. XX wieku zastosowanie krzemu do produkcji ogniw słonecznych pozwoliło znacznie poprawić wydajność i trwałość paneli. W latach 70. i 80. dzięki rozwojowi technologii udało się skutecznie obniżyć koszty ich produkcji, co przyczyniło się do możliwości ich zastosowania w rozwiązaniach komercyjnych oraz w gospodarstwach domowych.